jesteśmy na biwaku. Ten Iras to się zawsze chwalił, że tak wyszkolił ich, proszę ciebie, że nic nie robi, a to proszę cię, a to wyszło, że on, że Małgosia sobie siedzi wyćwiczyłaś. A teraz on, ten Iras tak zniewieścił i grzyby obiera. Zaraz podrzucę mu swoje grzyby też, tak? Małgosiu, to co kazałaś im grzyby, a jak nie, to baty dostaną, tak? Dokładnie tak. Widzisz, to tać. Zdejmij te okulary, nie, przepraszam, chciałem cię powiedzieć, uśmiechnij się do kamery. Zdejmij, okulary zdejmij, żebym widział to. O, czekaj. No, widzisz? Także, no, Łukaszowi się nie dziwię, bo jest młody. Ale ty taki kierownik wyprawy, to co im? Grzyby akurat lubi obierać. No to jak lubisz, to ja ci zaraz tu przyniosę. No, nie aż do tego stopnia. No, góry ładne, tam w oddali. Tak, jest sprawiedliwy podział obowiązków. To gdzie jesteśmy, w jakich, jak pyta się taka Andrzej, gdzie jesteśmy, w jakich górach jesteśmy, Macin czy Durmitor, bo Carlo Cretu Lota Tretrei, tak zawsze Iras tam zawsze mówi. Państwo karmidadlowie już nawet po porannej toalecie już szykują. Co tam dzisiaj? No widzisz, no to górnik przodowy to ten górnik przodowy to je, proszę cię, boczek.